One, two, three. Sportowa energia. Czym się zajmujesz na co dzień? Gdzie pracuję granie, tak? To pracuję w IT, jestem product managerem. Do tego jeszcze realizuję doktorat z zarządzania innowacjami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jak w ogóle zacząłeś trenować parkour? Ja zacząłem trenować parkour dosyć późno, bo miałem chyba 22 lata. Już zacząłem jakąś pierwszą swoją pracę, która bardzo, bardzo mnie przeciążała psychicznie. Pewnego wieczoru po powrocie stwierdziłem, nie, muszę sobie znaleźć nowe zajęcie, nowy sport, żeby się odciążyć. I zawsze chciałem spróbować ten parkour, tylko jakoś miałem czasu podczas studiów, ani w liceum. I stwierdziłem, okej, zakładam buty, wychodzę. Nic w sumie nie oglądałem wcześniej, nawet nie oglądałem tych wszystkich sławnych filmów, po prostu gdzieś to kiedyś kojarzyłem. Znalazłem barierkę niedaleko mojego mieszkania, przeskoczyłem ją i wtedy zapałem to. Czym jest dla ciebie parkour w ogóle? Jest oczywiście sportem, czyli prawie dla zdrowia. Pełną formą relaksu, czyli uprawiam to dla tego obciążenia psychicznego, dla zrelaksowania się, dla złapania oddechu, dla oczyszczenia głowy. Jest też realnie trochę już taką wypełnieniem życia, wypełnieniem czasu, takim, że oprócz tego, że realizujemy jakieś projekty, chcemy przekazywać naszą wiedzę, uczyć nowych umiejętności, to po prostu łapiesz to, że idziesz ulicą, widzisz fajne barierki i mówisz, ale bym sobie skoczył teraz, kurczę, ale nie mam czasu, albo dobra, zapamiętam, że to jest tutaj i wrócę tutaj jutro i skoczę to. Jak sprawdzałem, to prowadzisz nawet grupę na Facebooku Krakowski Parkour, jeśli się nie mylę. Czemu ona służy? Tak, prowadzę grupę Krakowski Parkour, czy dokładnie fanpage Krakowski Parkour. Razem ze mną oczywiście parę osób, muszę Piotrek, Ola, i razem prowadzimy w ogóle grupę Krakowski Parkour, która powstała wiele, wiele, wiele lat temu. Ja dołączyłem dopiero z czasem, parę lat temu się sformalizowaliśmy. No i teraz realnie działamy po prostu oddolnie, można powiedzieć, na ulicach. Mamy dwa cele, powiedzmy. Przede wszystkim trzymać się w własnej paczce, uczyć się od siebie nawzajem i wspierać się w treningach, ale także zapraszać nowe osoby, pokazywać im, co to jest parkour, że parkour to nie jest bieganie po dachach i parkour nie jest taki łatwy, jak się go widzi na filmach. Jak trenować bezpiecznie, długo, z pasją, efektywnie i efektownie, więc jest takiej kolejności. Oraz także staramy się przełamywać negatywny stereotyp, który parkour gdzieś tam kiedyś zyskał. No, że chłopaki faktycznie wandalizują otoczenie, robią te rzeczy. My staramy się przełamać i ten stereotyp i pokazywać, że parkour jest realnie sportem dla każdego i każdy może go trenować w każdym wieku, niezależnie od sprawności fizycznej i naprawdę dla wielu, wielu osób to może być świetny sport w miejsce innych, bardziej popularnych, jak na przykład piłka nożna. Gdzie w takim razie zacząć trenować w parkour? Można zacząć samemu i zobaczyć parę filmików instruktażowych w YouTubie, które pokazują najłatwiejsze techniki, najprostsze, no bo bez nich nie zaczniesz. Chwilę zajmie, zanim się je wypraktykuje, a tak naprawdę całe życie trenowania parkour się je trenuje. A można oczywiście do nas napisać, jeśli jest Krakowa lub okolic, albo z innych miast, gdzie jest w każdym większym mieście lub mniejszym jest jakaś grupa, która trenuje i wpaść na nas mniejszy formalny, mniej formalny trening. Zawsze ktoś, kto jest starszy, bardziej doświadczony, doświadczone nasze koleżanki, a pokaże, jak trenować, od czego zacząć. No i generalnie lepiej spróbować swoją okolicę, tak? Nie trzeba jechać w Kraków, jest na przykład o tyle dobry, że praktycznie na każdej dzielnicy jest jakiś fajny spot, jak to mówimy, gdzie można trenować. No i naprawdę tak naprawdę zaczyna się od jednej barierki, od jednego murka. Jak się go już super wymasteruje, po prostu się zrobić wszystko na nim, to można iść trochę dalej, na coś bardziej skomplikowanego, ale tak jest fajnie wrócić na ten sam spot po kilku miesiącach, kilkunastu, nawet latach. W moim przypadku, gdzie wyszłam na takie stare śmieci i zobaczyć, wow, nie wiedziałem, że da się tak zrobić, da się tak zrobić. Jak znaleźć w ogóle osoby, z którymi by się dobrze trenowało parkour? A to wcale nie jest łatwe, bo to oczywiście zależy od każdej osoby. Bo powiedzmy szczerze, parkour jest sportem indywidualnym, tak? W tym sporcie nie potrzebujesz innych do gry jak w piłce nożnej, nie potrzebujesz innych agresorów jak na przykład piłki i kosza do gry w koszykówkę. Granie potrzebujesz stroju, ogarniętego siebie, głowę, ciała, dobrych butów i granie możesz trenować parkour. Więc jest dużo osób, które lubi trenować samemu, ale jest dużo osób, którzy przede wszystkim się lepiej czują w grupie i wtedy się wspólnie napędzają.
Generalnie staramy się, oprócz tego, że robić mniej lub bardziej formalne inicjatywy, prowadzi się sama grupa na Messengerze, i gdzie po prostu jest kilkanaście do kilkudziesięciu już osób dobijających, część jest oczywiście nieaktywna, ale jest bardzo mała, aktywna grupa, która każdego dnia bawia się na spontaniczny trening typu pisze o 11, kto dzisiaj wieczorem, no i ekipa wychodzi w 3-4 osoby i trenuje. Jak domyślam się, trenuje się razem wspólnie, ponieważ często się zmawiają. Typem osoby, która woli trenować samej, grupę lubię, ale nie na każdym treningu. Wolę się skupić w swojej głowie na tym, co mam zrobić, a rozmowy trochę mnie rozpraszają. Natomiast mówię, to zależy od osoby. Kiedy ktoś trenuje sam, to jaki byś miał dla niego porady? Czy jak trenujesz sam, to przede wszystkim, w zależności oczywiście w jakim stopniu rozwoju jesteś. Jeśli jesteś doświadczonym, to myślę, że moje porady w ogóle ci nie pomogą. Ale po pierwsze sprawdź, jak chcesz skoczyć, to przede wszystkim sprawdź, czy lądowanie jest bezpieczne, czy murek, krawężnik, barierka nie jest obluzowana wbrew pozorom, niż wszyscy robią przed skokiem. Oczywiście w grupie też się to zdarza, natomiast jest większa szansa, że jest kilka osób, to jesteśmy rozproszeni, ktoś to już wcześniej coś poruszył i gra nie dotknął, już powiem innym, że to jest popsute, nie rób tego. Albo jak na przykład trenujesz w warunkach zimowych, to na przykład sprawdź, czy pod śniegiem nie kryje się dziura, bo możesz sobie skręcić kostkę. Też się takie historie sobie zdarzała. A wszystkim, jak jesteś właśnie samemu, to poszukaj kreatywności. Parkour jest bardzo, bardzo kreatywnym sportem. Po opanowaniu podstawowych ruchów, podstawowych technik, więcej nie ma do nauki, poza łączeniem tych elementów i wymyślaniem, jak tę samą technikę wykonać. Na przykład jeśli wykonasz dwuręcznie na prawą nogę, to może dwuręcznie na lewą nogę, potem jednoręcznie na dwie nogi. Granie, łączenie różnych kombinacji daje największą satysfakcję. W grupie też. Granie w grupie jest o tyle fajnie, że jeśli jest kilka osób, to jeśli jedna osoba coś wymyśli o patrzcie, co zrobiłem, chcecie się powtórzyć, no to kolejne osoby to robią i ta kreatywność także jest wspierana. A to jest właśnie ten element, który chyba według mnie jest najfajniejszy w tym sporcie. Po jakich sportach zwykle osoby przychodzą do parkouru? Tak naprawdę ludzie trenują wcześniej różne sporty, o bardziej lub mniej popularnych, ale najczęściej są to blisko związane z nami, a za blisko związane z nami uznaje akrobatykę, czy street workout, ale też różne inne formy, nie wiem, mamy kolegę po trekkingu, więc to raczej w tym kierunku idzie, czyli sporty kreatywne lub siłowe. Trekking, czyli? Dobre pytanie. Jego trzeba by zapytać, czym jest dokładnie trekking. Trekking to jakbyś połączył sztuki walki typu kung fu z akrobatyką, plus jeszcze jakimś bardzo płynnym ruchem, jak z capoeiry, i to wszystko zmieszał, i to wygląda mega, mega, mega efektownie. Jakie miałeś największe kontuzje? Kontuzji nie miałem wbrew pozorom dużo. Parkour jest relatywnie bezpiecznym sportem. Jest relatywnie bezpieczny, ponieważ nie ma wszystkim innych osób, w którym trenuję. Wystarczy sobie wyobrazić, że grasz w piłkę nożną razem z grupą przyjaciół i razem biegniecie do piłki i ty jesteś te pół sekundy szybszy niż on i on gra nie chce ci zrobić krzywdy, ale jednak już zrobił ruch i jednak chce naskownąć piłkę. Jego noga ląduje na twojej kostce albo w tym stylu, no i boli. Zdarza się dużo takich niewymuszonych kontuzji w piłce nożnej. Już nie mówię o skręceniach w siatkówce czy koszykówce. Nie wiem, ja miałem może raz czy dwa zwiękniętą kostkę, więc no i oczywiście parę razy obiłem się tu udzie, potłukłem, obtarłem sobie, nie wiem, kostkę i tak dalej, czy kolano. Natomiast to są rzeczy, które po tygodniu czy po dwóch tygodniach przechodzą. Jest relatywnie bezpiecznym sportem, jeśli trenujesz go z głową, nie robisz szalonych rzeczy, które są poza twoją głową, czyli jeszcze nie jesteś przygotowany psychicznie, a już byś chciał skakać bardzo dużo rzeczy, a raz przede wszystkim wiesz, na co pozwala twoje ciało, czyli nie możesz takiego, że okej, okay, nigdy w sumie nie skoczyłem tego skoku na mniejszej wysokości, czyli z krawężnika na krawężnik, powiedzmy na wysokość na odległość 12 stóp, ale przecież na wysokości 3 metrów to skoczę. No nie, to tak nie działa i to się kończy. Więc i tak wbrew pozorom wśród naszych znajomych nie było dużo kontuzji totalnie wykluczających ze sportu. Oczywiście były jakieś mniejsze, większe typu złamanie ręki na przykład, ale to nie jest coś, co nie zdarzy się w normalnym życiu, nie zdarzy się w innym sporcie, więc nie było u nas zupełnie kontuzji wykluczającej.
Wiele osób może kojarzyć jednak parkour z taką frywolnością. Rozumiem, że trzeba do niego też trenować trochę ciało. Tak, zdecydowanie tak. Granie mówimy, że ciało jest twoją zbroją. No trzeba zrobić parę elementów. Przede wszystkim trzeba zrobić powierzchnię wewnętrzną dłoni, bo oczywiście używamy, nie używamy rękawiczy, tylko używamy dłoni, więc te dłonie na prostu są delikatne, więc no, trzeba trochę je zatrzeć, ale to przychodzi z czasem. Po drugie, trzeba bardzo mocno ćwiczyć mięśnie, tak? I to każdą partię ciała. Nie ma partii ciała, której się nie używa w parku, ale przy każdym ruchu, bardziej mniej lub mniej skomplikowanym, wtedy czy później używasz danego mięśnia. Z czasem odkrywasz, wow, nie wiedziałem, że mam taki mięsień. Natomiast im bardziej jesteś rozciągnięty, im bardziej masz wyćwiczone, tym więcej możesz zrobić. A także te wyćwiczone mięśnie chronią przed kontuzjami. Jeśli masz dobrze obudowane mięśnie wokół kolana, wokół kostek, barkowe, pleców, to nawet jak coś nie pójdzie dobrze, to jest duża szansa, że nie odczujesz na przykład zniknięcia kostki, ponieważ mięśnie chronią te newralgiczne części. No oczywiście trzeba trenować siłę. Niektórzy bardzo lubią trenować siłę, niektórzy nie cierpią trenować siły. Ja jestem niestety w obozie, który nie lubi trenować siły. Moja siła jest nikczemna, ale granie stara się nadrabiać dynamiką. Natomiast tak czy siak trzeba trenować siłę, bo trzeba wleźć na ściankę i żeby to nie wyglądało jak rozpaszczony nietoperz, który nie założył ten, więc trzeba tą siłę jednak na jakimś poziomie mieć. I oczywiście technika. Ja jestem zdania, że technika jest najważniejsza. Wszystkim technika poprawnego zeskakiwania, co jest bardzo ważne, i lądowania, ponieważ nasz ruch nie kończy się na tym, że przeskoczyliśmy przeszkodę, tylko kończy się dopiero wtedy, jak go wylądujemy, poprawnie wylądujemy. A nie wszyscy o tym pamiętają. Brak poprawności lądowania może faktycznie prowadzić do kontuzji, ale w bardzo długim okresie. Zawsze wyobrazić, że jeśli dany skok poduszy się 1000 razy albo 5000 i on przez 5000 razy został źle, delikatnie zlądowany, to po pewnym czasie może być jakiś problem w stawach, na przykład kolanowych, które są dosyć mocno obciążone. Więc ta poprawna technika jest jak najważniejsza. No i oczywiście poprawne techniki wszystkich innych dynamicznych lub mniej dynamicznych elementów typu wskakiwanie, przeskakiwanie, przechodzenie pod, przed, nad, obok przeszkody, no jest równie ważne. No żeby się wszystkim nie uszkodzić. Wspominałeś wcześniej, że niektórzy chłopaki wydają się, że wandalizują. Jak reagują ludzie na ciebie, kiedy trenujesz? Można powiedzieć w skrócie, że przeskakujesz właśnie murki. A teraz powiem, że całkiem fajnie. Część dalej reaguje, o co chodzi i co za wariat to robi. Część zaczyna kojarzyć, że mówią do swoich dzieci, albo dzieci mówią do rodziców, patrz, on trenuje parkour i wow. Część robią zdjęcia. A niektórzy reagują bardzo entuzjastycznie, mówią, że fajne rzeczy robimy, fajnie to wygląda i fajnie się chłopaki i dziewczyny bawicie. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że wszystkich słuchających i słuchające zapraszam na otwarte warsztaty, które robimy 13 kwietnia, w sobotę. To jest w następnym tygodniu. One są o 11 na Rondzie Mogilskim, na Czerwonych Fortach od strony AWB, na tej nowej części. I warsztaty są dla początkujących, w zupełności od zera startujemy i myślę, że będzie fajnie, zawsze dobra frekwencja była, to potrwa 2-3 godziny, więc jeszcze raz zapraszam, bo jeśli chcesz zacząć parkour z głową bezpiecznie, no to według mnie szybko nie znajdziesz lepszej okazji, następne warsztaty robimy dopiero w październiku, więc zapraszam jeszcze raz. Sportowa energia.